Oto nowy Citroen C5 z X na końcu. I powinien się chyba nazywać Cefun w X. Warum? Oglądaj dalej. Partnerem odcinka jest Carvago. Mądrze kup samochód online. Oczywiście nawiązuje do reklamy Citroena C5 drugiej generacji z 2008 roku, w której samochód przedstawiany był w takiej typowo niemieckiej scenerii pod muzykę Wagnera z hasłem bez wątpienia niemiecki Made in France. Nowy Citroen C5X to moim zdaniem kolejny taki projekt, no bo jak inaczej opisać samochód, który łączy styl coupé z pakownością kombi i jest to wszystko zamknięte w podwyższonym nadwoziu typu SUV? Brzmi znajomo? To był brief na BMW serii 5 GT, najlepsze i najbardziej niedocenione BMW w historii marki. A jak będzie z Citroenem? Cerveau malade today. Malade today. C5X jest z zewnątrz mniejszy niż wygląda, to znaczy gabarytami bliżej mu do BMW serii 3 GT, od którego i tak jest mniejszy. Jest też mniejszy od Opla Insignia Sport Tourer czy Volkswagena Arteona Shooting Brake. Ma też mniejszy od Opla i Volkswagena bagażnik. Ale design C5X sprawia, że auto wygląda o wiele bardziej masywnie, jak SUV. Szeroki przód i tył są wysokie, niemal pionowe. Reflektory i światła do jazdy dziennej z przodu zajmują dużą powierzchnię. Słupek D jest schowany za ciągnącą się aż do samego bagażnika szybą. Spoiler i lotka zdają się być bardzo wysoko i olbrzymie lampy zachodzące na bok auta. Do tego wszystkiego 280-centymetrowy rozstaw osi, 19-calowe felgi i opony o niskim profilu. Nie chcę przez to powiedzieć, że mierzący ponad 480 cm długości i ponad 181 cm szerokości Citroen C5X jest małym samochodem. Po prostu wygląda na znacznie większy niż jest w porównaniu do innych kombi na rynku. Co nie znaczy, że jest mały wewnątrz. Pojemność bagażnika to niby tylko 545 litrów, bo konkurencja ma więcej, ale to jeden z niewielu samochodów, w których moja walizka mieści się wzdłuż na boku, pod roletą i można bez problemu zatrzasnąć klapę bagażnika. Tak zatrzasnąć, bo elektryczne sterowanie jest tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Jeśli potrzebujesz samochodu do pracy, dla rodziny albo po prostu do zabawy, znajdziesz go na carvago.com. Carvago to nowoczesna platforma ze sprawdzonymi samochodami z całej Europy. Możesz kupić samochód nie wychodząc z domu, a Carvago dostarczy ci go pod drzwi. Na carvago.com znajdziesz ponad 700 tysięcy samochodów od sprawdzonych dealerów z całej Europy. Ty wybierasz samochód na Carvago, a Carvago wysyła na miejsce swoich ekspertów i przedstawia ci Car Audit. Pełny raport opisujący rzeczywisty stan pojazdu. Car Audit to sprawdzonych 270 punktów kontrolnych, zdjęcia oraz ocena wystawiona przez specjalistę Carvago. Wybierasz finansowanie i sposób dostawy, zawierasz umowę z Carvago, a Carvago kupuje dla Ciebie sprawdzony samochód. Masz 14 dni po odbiorze auta na jego przetestowanie i ewentualny zwrot. W cenie dostajesz 12-miesięczną gwarancję. To jaki będzie Twój następny samochód z Carvago.com? Hybryda typu plug-in ma mniejszy bagażnik, za to w wersji z napędem konwencjonalnym można zamówić przygotowanie do montażu koła zapasowego, gdyby ktoś chciał sobie dołożyć koło zapasowe we własnym zakresie. Tu pod podłogą styropianowa wkładka z przegrodą. Mieści się w niej roleta. Haczyków na siatki z zakupami brak, za to są dźwignie do składania oparć w drugim rzędzie, a oparcia są na sprężynach, więc nie trzeba ich popychać. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie pojemność bagażnika rośnie do 1640 litrów. Na kanapie jest dużo miejsca na nogi i nad głową, ale jest ciemno. Panoramiczny dach, zresztą tylko nad głowami kierowcy i pasażera z przodu, jest w opcji w najwyższej wersji wyposażenia. Jaśniejsza tapicerka też opcjonalnie. Za to są duże kieszenie w drzwiach, podłokietnik z uchwytami na napoje, przebicie do bagażnika, nawiew klimatyzacji i gniazda USB. Najpierw wsiadanie i znów ten sam problem, na który narzekałem, na przykład
w Oplu Mokce, czyli progi są za wysokie. Ja już chcę zamykać drzwi, bo moja noga powinna być dawno w samochodzie, a tymczasem przycinam jeszcze stopę drzwiami i obawiam się, że starszym osobom może być trudno wsiadać i wysiadać. Kokpit jest elegancki, przestronny. Grafika na wyświetlaczach przed kierowcą i środkowym jest tak prosta, że aż niewyrafinowana, ale przynajmniej wszystko działa natychmiast. Volkswagen. Są przyciski na kierownicy i przycisk do ogrzewania kierownicy nad lewym kolanem. Do obsługi klimatyzacji służą przyciski i pokrętła. Są gniazda USB, ładowarka bezprzewodowa, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. Uwaga na półkę obok ładowarki, kiedy wpadł mi do niej telefon na płasko, musiałem użyć narzędzia, żeby go wydostać. Uchwyty na napoje są obszerne, schowek pod podłokietnikiem duży, ten przed pasażerem przeciętnych rozmiarów. Kieszenie w drzwiach są duże, a fotele bardzo wygodne. Masaż w pakiecie ze skórzaną tapicerką, ale przynajmniej jest pamięć ustawień elektrycznie sterowanych foteli. Pozycja za kierownicą jest komfortowa nie tylko dla mnie, 175 cm wzrostu, ale też dla Ani, 160 cm wzrostu. Oboje mamy dobrą widoczność, kierownica nie zasłania ani zegarów. Wszystko jest pod ręką. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors. Respire les problèmes qui nous mènent nus. Y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, pour maintenant, on fait la fête en chantant. Pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę w C5X, to cisza. Ten samochód jest nieźle wyciszony, może nie jakoś najlepiej na rynku, ale na tyle dobrze, żeby zwróciło to moją uwagę. Szczególnie, że równolegle testuję Cuprę Born, która ma bardzo słabo wyciszone wnętrze. A potęguje to jeszcze brak silnika spalinowego, który zagłuszyłby przynajmniej część hałasów z zewnątrz. W Citroenie C5X jest przyzwoicie, jasne. Pewnie jeszcze gdyby dać grubsze szyby albo aktywną redukcję szumów, to byłoby jeszcze ciszej. Poprawiłoby to komfort akustyczny, ale wtedy cena byłaby trudniejsza do przełknięcia. Czyli mamy komfortowe fotele, komfort akustyczny, a co z zawieszeniem? Tu mamy zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi. Rozwiązanie to Citroen stosuje już od jakiegoś czasu, m.in. w C5 Aircross, ale było też dostępne w C4 Cactus. Znajdujące się po obu stronach amortyzatora ograniczniki pozwalają uniknąć dobicia przy skrajnym skoku zawieszenia, a w normalnych okolicznościach zwiększają skok zawieszenia, co sprawia, że samochód jest bardzo komfortowy. W wersji z napędem hybrydowym typu plug-in progresywne hydrauliczne ograniczniki połączono z adaptacyjnym zawieszeniem, które dzięki kamerze dostosowuje się do drogi przed pojazdem, ale tą wersją nie jeździłem. Co do standardowego zawieszenia z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi, to na niewielkich takich niedoskonałościach w nawierzchni rzeczywiście niweluje je zupełnie, jakby ich nie było, ale na bardziej skomplikowanych nierównościach samochód cały tak skacze. Ale na większości dróg, po których jeździłem, komfort podróży jest ponadprzeciętny. Gama silnikowa. Wybór jest skromny. Mamy 1.2 PureTech o mocy 130 koni, 1.6 PureTech o mocy 180 koni i hybryda typu plug-in o mocy w sumie 225 koni mechanicznych. Aż prosi się o diesla, ale nie ma, a my w Polsce i tak mamy dobrze, bo dostaliśmy silnik 1.6 bez hybrydy, który na przykład w Niemczech jest niedostępny. Testowy egzemplarz to właśnie 180-konny benzynowy 1.6. Producent obiecuje czas od 0 do setki 8,1 sekundy. Mój czas był o pół sekundy gorszy zarówno w trybie komfortowym, jak i sportowym. Za to zużycie paliwa na poziomie 6,5 litra na setkę w cyklu mieszanym jest jak najbardziej osiągalne. Byle jeździć płynnie i zachować umiar. Nawiasem mówiąc, ten wynik udało mi się osiągnąć nawet w sytuacji, w której system stop and start wyłącza się przy temperaturach w okolicach zera. Czegoś podobnego doświadczyłem parę lat temu w Mazdzie CX-30. W trybie normalnym skrzynia biegów minimalnie szarpie przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Najpłynniej C5X prowadzi się w trybie sportowym, za to w trybie eco możesz najwyżej toczyć się w korku.
Za to układ kierowniczy, przynajmniej w tej początkowej fazie zakrętu, jest bardzo bezpośredni. Masz wrażenie, że niewielki ruch kierownicy może wręcz obrócić ten samochód w miejscu. Oczywiście tak nie jest. Te niewielkie, szybkie ruchy są dobre do omijania jakichś, nie wiem, dziur na drodze albo do szybkiej zmiany pasa ruchu, a do manewrowania na parkingu musisz nieźle nakręcić się kierownicą. Ale pierwsze wrażenie znów przywodzi na myśl BMW. A propos parkingowych manewrów, kamera 360 znowu tylko w topowej wersji wyposażenia. Pozostałe wersje mają to takie doklejanie obrazu, jakie od lat widuje się w autach PSA. Za to adaptacyjny tempomat jest już od podstawowej wersji w górę, w dwóch najwyższych wersjach z systemem utrzymania na pasie ruchu i to działa poprawnie. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to do prezentacji danych na wyświetlaczu przeziernym. Plus za duży, wydawałoby się, czytelny wyświetlacz przezierny. Można na nim wyświetlać nawet wskazówki z Android Auto, chociaż nie tak efektownie jak z OM-owej nawigacji. Ale okazuje się, że kiedy projektowano wyświetlacz przezierny, nie przewidziano, że ktoś będzie jednocześnie wyświetlał dane z adaptacyjnego tempomatu i z nawigacji Android Auto. W związku z tym część odczytu prędkości minimalnie chowa się za zbyt dużą ikoną nawigacji Android Auto. A. I zmiana ustawień odległości adaptacyjnego tempomatu sprawia, że ikona adaptacyjnego tempomatu na chwilę znika z wyświetlacza. To z kolei pamiętam z Opla Astry, czyli takie kwiatki w grupie Stellantis będziemy jeszcze widywać. Ceny Citroena C5X zaczynają się od 154 850 zł za wersję Feel z silnikiem 1.2. Silnik 1.6 to automatycznie skok o dwa poziomy wyposażenia do wersji Shine za minimum 188 300 zł, a z dodatkowym wyposażeniem testowy egzemplarz kosztuje 197 400 zł, co wcale nie jest dziś ekstrawagancją za kombi lub SUV-a o podobnych gabarytach. Citroen C5X podoba mi się, nawet jeśli drzwi przycinają mi stopę, a wskazówki z Android Auto przycinają odczyt prędkościomierza. Nazywaj go Kombi, Berlin, Shooting Brake. Ja będę nazywał go C5X. A jak Tobie podoba się Citroen C5X? I co sądzisz o takim połączeniu coupé, kombi i SUV-a? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.